granicę chyba 5 hektarów. 6 stowarzyszeń. Na to ty się orientujesz. To tak, że tak to wygląda i takie sprawy. Chyba tyle, no bo no, cały czas na bieżąco śledzimy, co się dzieje tutaj, jak to się mówi, na dziękuję bardzo. Przechodzimy dalej do podejmowania uchwał. Pierwsza uchwała jest wydana w wieloletniej prognozie finansowej. Poproszę panią skarbnik, to nam przybliży, o co tutaj chodzi, a następnie będziemy podejmować uchwałę. Wszystkich serdecznie. Nasza podstawowa zmiana to potrzeba zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie właśnie inwestycji, które posiadamy. Inwestycja zostanie wykonana, faktura wystawiona i potrzebne będą pieniążki, żeby opłacić. Także może tylko przedstawię tak, że kwota długu wzrośnie 700 tysięcy i w 2015 roku będzie 2 193 000. W 2016 roku spłacamy 1 493 200 i na 17, 18 po 350 tysięcy złotych. Także swobodnie jesteśmy wypłacani. I to chyba najważniejsze, że kredyt w całości zostanie spłacany w 18 roku. Na te lata jest utworzona wieloletnia prognoza finansowa. Wykaz przedsięwzięć jest zerowy, bo nie mamy tak inwestycji długoletnich. No i to by było na tyle. Więc przeczytam może w tej chwili uchwałę. Uchwała nr 6 ma nr 39 na 2015 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Puńsk na lata 2015-18. Na podstawie artykułu 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Puńsk postanawia wprowadzić zmiany wieloletniej prognozie finansowej gminy Puńsk na lata 2015-18 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-18 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-18 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Puńsku. Kto jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Panie Przewodniczący, ja przepraszam, że wyjdę. Zapomniałem o wielu sytuacjach. Bo tutaj, jak w Regionalnej Izbie Obrachunkowej mówiliśmy, to jest kwota i na wnioski, i na płatwasy, to w granicy 17 milionów, a może i prawie do 20 milionów. Tak? Do złożenia na do 25, ale możemy i dłużej, to 10 lat, to inne. No niektóre gminy mają do 20. No 20, ale to wyskutkowało tym, że tylko po milionie złotych co roku trzeba by było w granicę spłacać. To nie są duże kwoty. To także pan wicestarosta się śmieje, bo oni większe problemy mają niż my. Dzielicie się tym swoim. A i właśnie a propos tego dzielenia się, już chyba was informowałem, że starostwo powiatowe będzie składać wniosek na drogę sejwy PLN i tam milion jako wkład własny gmina dołoży. Z tym, że mówiłem, że jeśli zostaną pieniądze, bo przychodowo po przetargu może być mniej, to tę kwotę, która pozostaje, też możemy przychodowo na, tu jest wybór szeroki, gdzieś tam zrobić też drogę powiatową. Czy to ulicę 1 Maja, czy to może być uliczkę, tą część powiatową, czy gdzieś tego. Ale to już będzie zależne od kwoty, bo jeśli kawałek, to tego nic nie wiem. Teraz tak, ten rok no, chcemy, nie jest rokiem wyborczym, ale chcemy jak najwięcej zrobić, bo też planujemy. Ty tak, nie mówiłem o znaku. Znaki zamówione są, jeśli chodzi o Szczynokiemię i te wieś Puńsk, ale to trwało dłużej, bo my w tym samym zamówieniu włożyliśmy znaki drogowe. To, co wy zgłaszaliście na zebraniach miejsc, na wyborach sołtysów. I zamówiliśmy też na Dziedziulach i Widugierach, na tych zakrętach, bo w Dziedziulach koło Jankowskiego i koło Grucisa, tak? Kosa.
Na tych zakrętach i Widugiera koło Grygulkisza, na tej drodze gminnej, czy nie? No, te ostre zakręty 90 stopni, to trzeba coś z tym zrobić, to także i tutaj zamówione są. Jeszcze właśnie zobaczymy, jak się będzie toczyć, bo to obiecałem na ulicy Miłosza, tak? Na ulicy Miłosza dwie solarne lampy, bo żeby nie podłączyć do na takie mniej więcej jak tutaj przy jeziorze oświetlenie. Teraz tak, zapomniałem się pochwalić dwoma rzeczami, więc Euroregion Niemen miał swoje walne. Zostałem wybrany do zarządu Euroregionu Niemen. Także Cieśluchowski jest przewodniczącym. Do zarządu wszedł burmistrz Olecka, burmistrz Augustowa. A kto jeszcze? I ja. Zapomniałem. No i otrzymałem z rąk prezydenta w Warszawie, nie wiem czy się chwaliłem czy nie, 27 to było, order kawalerski odrodzenia Polski. Także przycisnąłem. No ja powiem o co chodzi. Wszyscy ręce tylko podawali, a ja zaczynałem się, czy panie Bronku, mogę pana uścisnąć, czy nie? To tak można, ale i łzy się pokazały wokół, bo on wiedział na pewno, że my wspieraliśmy jego. I także był bardzo wzruszony. To także chciałem to powiedzieć. I jeśli chodzi o tutaj województwo podlaskie, pan marszałek, pan dwóch razy, bo tu tytuły samorządowca 25-lecia otrzymały, tylko te osoby mogły otrzymać, które były więcej niż 3 kadencje. Także pan Feliks Stopnicki i pan Waldemar Krakowski, oni otrzymali właśnie nagrodę samorządowi z 25-lecia. To chyba mniej więcej to wszystko. Dziękuję bardzo, gratuluję. I przechodzimy do podjęcia następnej uchwały, mianowicie uchwały w sprawie zmian w budżecie na obecny rok 2015. Nie będę czytała wszystkich paragrafów, czyli paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok w zakresie zmniejszyć plan dochodów o kwotę 856 027,63 zł, zgodnie z tabelą nr 1, zmniejszyć plan wydatków o kwotę 152 027,63 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok wynosi ogół 19 049 986 zł. I wtedy dochody bieżące 15 565 562 zł. I dochody majątkowe 3 484 434 zł. Dwa, plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok wynosi ogółem 18 549 983 zł i 12 groszy, w tym wydatki bieżące 13 929 582 zł i 12 groszy, a wydatki majątkowe 4 620 404 zł. Paragraf 3. Ustala się planowaną spłatę w budżecie w kwocie 234 tysiące oraz planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 966 tysięcy zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 700 tysięcy złotych i nadwyżki budżetowe w kwocie 500 tysięcy złotych. Paragraf 4. Wchody i rozchody budżetu w 2015 roku to załącznik nr 1 i paragraf 5 zadanie inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 6 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, załącznik nr 3. I paragraf 7 objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. I paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puliski, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. I zanim przejdziemy do głosowania, to może króciutko pani skarbnik. Dobrze. Tak jak było mówione,
przeszły, już jesteśmy po przetargach inwestycji, także drogę trafiszli w projekcie budżetu była wpisana do środków unijnych, te środki teraz zostały zmniejszone i fotowoltaika także została ujęta w niższej kwocie. Stąd te zmniejszenie, no i dokonano tam drobnych zmian w planie dochodów i wydatków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następną uchwałą, którą mamy przyjąć, jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności. I w uchwale nr 26 z 2013 roku Rady Gminy Pły z dnia 29 listopada 2013 paragraf 3 ustawy otrzymuje, ustawy 2 otrzymuje następujące brzmienie. Paragraf 3 ustawa 2 inkasentem opłaty targowej jest pan Józef Pachutko. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf 3 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Czy tutaj będzie jakieś wyjaśnienie co do tej uchwały, panie wójcie? Nie wiem. Dobrze, że się zgodził. On zmęczył się, Józef. On dzisiaj jest na robotach publicznych. To dlatego świeżo go dorwaliśmy i się nie sprzeciwił, bo tak ludzie nie chcą chodzić. To ja już wielokrotnie mówiłem. Ile krzyczą za 30 zł, bo tak stawkę? Ile krzyków otrzymujemy od tych, ten inkasent otrzymuje, bo i policja chodzi, interweniuje, że pobieramy. To jedna rzecz. Druga rzecz, nasi mieszkańcy też mówią. A to co, wy nie chcecie, żebyś tego, ludzie nie mogą handlować i tak dalej. Mogą, ale tam kupując, my niszczymy własny handel. Później te same osoby skarżą, że u nas bezrobocie rośnie. No. A ci podatki płacą wszystko miejscowi. No także po to jest opłata i opór jej, żeby no, jakoś tą konkurencję wyrównywać, a nie przyjedzie i tak dalej. To więc ty, a pamiętajcie, że 50% to inkasenta, no to też jakiś tam pieniądz, no to motywacja powinna. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, kto jest za przyjęciem niniejszej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, nie widzę, dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym naszym punktem są wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo, kto ma jakieś zapytania, jeszcze proszę bardzo. Chciałbym podziękować rolnicy za oddane głosy w wyborach do izb rolniczych. Jak wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo ciężka, aż i tragiczna. Nikt nie pamięta, to było za czasów niemieckich, żeby świnie nie można było trzymać na własny ubój. Jak wiemy, za przekroczenie kwoty mlecznej, teraz jest sugerowane, że kara będzie wynosiła 92 grosze za ten, kto przekroczył swoją kwotę. I jak wiemy, tylko w Polsce jest pod ochroną w Europie. Bóg zalewa wszystko. Łąki, dzik. Z dzikiem też nasz rząd nie może dać rady. Czy naprawdę dla naszego rządu chodzi, żeby Bóg zalał, dzik wyrył i znów chłop będzie miał mniej pola do uprawy. Z tego jak widzimy izba rolna, to nasz, dla Unii Europejskiej jesteśmy potrzebni jako konsumenci i tania siła robocza. Przyjdzie taki czas, że nie będziemy mogli sprzedać swoich towarów, a jak sprzedamy to za bezcen. Ale miejmy na nadzieję, Izba Rolnicza w sprawie tych i bobrów i dzików
pisze postulaty, na przykład z Łukaszenki każdy ma się śmierzeć, źle rządzi. Łukaszenko wojsko wystawił, żeby dziki zostały rozstrzelane, zmniejszyły populację. A u nas jest taka ustawa, że z kółkami, no to jest tak, ułowieckimi. Tak jest wszystko ustalone, że nic z nimi no, nie można zrobić. Ale sądzimy, że może przez wyborami rząd się przychyli do naszych postulatów i może coś się zmieni. Dziękuję bardzo. Ja właśnie w tej sprawie gratuluję naszym przedstawicielom Izby Rolniczej, pan Robert i pan sekretarz. Chodzi o to, że to mało ludzi przychodzi na głosowanie. Ja mówię, jeśli jest jakieś głosowanie, to przejść, to przynajmniej rękę przycisnąć, porozmawiać z tym. Ale dzisiaj przyszło, chyba dzisiaj pismo z Izby Rolniczej, żeby wójtowie kierowali pisma do wojewody w sprawie, jak to się nazywa, stanu wyjątkowego, tak? Klęski żywiołowej. Klęski żywiołowej i chyba po naradzie z innymi wójtami chyba będziemy pisać, ale nie z powodu, bo tam tylko ze względu na dziki, czy nie? Ale dla mnie i dziki, i bobry i tak dalej, ale też ze względu na suszę, bo według mnie to już jesteśmy dotknięci suszą. I chyba zobaczymy, jak tutaj, czy jako Związek Gmin Wiejskich, żeby nie pisać, no ja myślę, że tutaj skontaktuję się, bo na pewno do Związku Gmin Wiejskich też przyszło to pismo, to jako Związek będziemy chyba ubiegać się o to. No, nie wiem, jak to wyjdzie, bo to z klęską żywiołową to jest trudna rzecz. Ale właśnie już ja boję się o suszę i widzimy, że przy tych nieszczęściach, które rolników dotykają, to jeszcze i kukurydzy chyba nie pozostanie, jeśli tak w górze pobędzie. No i a resztę dzik wyryje, także z każdej strony są i także zobaczymy, co się da. Dziękuję bardzo. Tam jeszcze jakieś problemy? Ktoś ma tutaj? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tu chodzi o miasto Smolane. Że tego wymalowali jezdnię Smolana przy kościele i ciągłe linie. I był tu jeden taki przypadek, że przyjechała policja i stała koło baru i obserwowała. Ja nie zauważyłem. I tego. I teraz nie można skręcić na lewo na postój, bo trzeba jechać koło sklepu i się zwrócić, żeby na postój jechać przepisowo. Tak samo wyjechać się z postoju i skręcić na lewo. Też. I tego. I nawet w tym momencie przechodzili, jak przyjechali, nie wychodzili samochody i przechodzili przez podwójną linię. To, bo był pan i pani policjantka, to przyszło i uczyło, jak trzeba przechodzić. To, ale tam przejście nie ma. Nie ma, to właśnie. Ale przez no, podwójne linie nie można przechodzić. Dobra, to ja z zarządem wojewódzkim muszę porozmawiać, bo to tak. Zarząd wojewódzki robił. I prosili, żeby się spytać, czy jest możliwość coś zmienić. No. Jeszcze dodatkowo postawili przystanek przy bramie wjazdowej do kaplicy. Po prawej stronie, przed górką. Nie ma wysepki. Tak, przystanek. Świeżo. To takie miasto jak Smolany, to nie wystarczy jednego przystanku. A to gdzie idzie przeszkoda? Postawiony jest pod górką. Pod górką, jak jest brama wjazdowa do kaplicy. Tak? No. A to po drugiej stronie, to muszą być po dwóch stronach. Tak. No. I nie ma wysepki, nie ma wysepki i podwójna linia. No dlatego autobus też nie będzie mógł skręcać. Dziękuję. Zarządem dróg wojewódzkich trzeba. Żeby trochę jego obniżyć.
No właśnie. Z tym progiem zwalniającym ja byłem przeciwnikiem, a mieszkańcy bardzo chcieli. Nawet tam by ktoś napisał zwolnić, czy nie? To są znaki niedrogowe i tak dalej. Ja nie wiem, czy powiat, kogo ma powiat posłuchać. Nie wiem, a w każdym razie poinformuję, że taki wniosek dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo za przybycie.